Zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam wiarę przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w komunii świętej daje życie światu. Pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, który nakarmiłeś wśród słuchający Ciebie wytwale na pustkowie, który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem na swoich uczniów. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechu, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy życiem baranka palnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby czyniła nas od zepsucia. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej puszczy Twojej, tam gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pana Jezusa w grobie. No i zapraszam na najważniejszą liturgię w ciągu całego roku. Dzisiaj mamy 18 na liturgię paschalną. Tak jak w ciągu tygodnia, w niedzielę przeżywamy czas, przeżywamy tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa przez ten czas wolny, przez świętowanie. Tak w ciągu roku właśnie tą tajemnicę zmartwychwstania przeżywamy na wieczór, a zwłaszcza w czasie liturgii Wigilii Paschalnej, gdzie ogłaszamy, gdzie przeżywamy rzeczywiście to zmartwychwstanie Chrystusa. Później do tej liturgii odwołujemy się przez cały rok, czy to przy okazji chrztu, czy pogrzebu. Właśnie wszędzie tam, gdzie odwołujemy się do zmartwychwstania Chrystusa, dlatego serdecznie na tą liturgię zapraszam, by ją przeżyć. I życzę Wam, kochani, aby ten czas, te tajemnice, które przeżywamy, rzeczywiście zaowocowały w Waszym życiu tym, po co Chrystus umarł, a więc wolnością od zła, od grzechu, byśmy wszyscy mogli te fakty w jedności i miłości z Bogiem.